Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy zupełnie nowy program na moim kanale, czyli program pod nazwą Damy i Wieśniaczki. I jeżeli zadajecie sobie pytanie, dlaczego nigdy wcześniej programu Damy i Wieśniaczki nie komentowaliście na moim kanale, to jest dobre pytanie w sumie. I mógłbym naprawdę wymyślić miliard powodów, że się nie chcę śmiać z ludzi ze wsi i tak dalej. Chociaż chce się, to mnie akurat bardzo bawią. Ludzie ze wsi, pychota. Ale będę z wami po prostu szczery i szczerze wam powiem, że autentycznie obawiałem się o stosunek TVN-u do tego, jak ktoś z internetu bierze ich program i sobie go komentuje na YouTubie. Ale jak sami pewnie też zauważyliście, w ostatnim czasie na moim kanale zaczęło pojawiać się sporo programów TVN-u typu Ukryta Prawda, czy Opowieści Małżeńskie. I TVN generalnie wydaje się spoko z tym. Więc posuńmy się o krok dalej i ukradnijmy kolejny program od nich, tym razem program pod nazwą Damy i Wieśniaczki. Oczywiście, jak zawsze na początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wyciągamy go Twitcha, Twittera i Instagrama. No i oglądajmy. Zapraszam. Jezus Mary, to jest takie złe! Samo to intro sprawiło, że ja teraz mam wyrzuty sumienia, że to nigdy wcześniej nie komentowałem. Nie, ale tak mówiąc na serio przez chwilę. Czy osoba, która tworzyła to intro, w trakcie tworzenia go dostała wylewu, czy coś w tym rodzaju? Warszawa, stolica biznesu i luksusu. Stolica wszelkiego zepsucia i rozpieszczonych nastolatków, którzy myślą, że mogą być youtuberami i zarabiać i żyć z tego. O mnie chodzi. Nazywam się Julia von Steinhoff, mam... Przepraszam, nie chciałem się zaśmiać, przysięgam wam, ale no come on! Dziewczyna ma dosłownie podpisane swoje imię jako dama. Tak, generalnie ja też bym chciał występować w programach telewizyjnych i być opisywany jako Paweł. Pan. Mam 27 lat, czyli jestem już starą babą. A zupełnie Julia nie wygląda. Możecie mnie znać z programu Królowe Życia. Nie, czekajcie, chwila. Julia jest z programu Królowe Życia? Mi się wydawało, że w tym programie występują głównie jakieś żony mafiozów i przestępców. Zaczynam się bać. Takich kobiet się nie zapomina, a gdyby ktoś zapomniał... Takich kobiet się nie zapomina, ale gdyby ktoś zapomniał... Ja tak naprawdę na dwa miasta, trochę na walizkach. Jest to Warszawa, w której mam życie prawie jak na urlopie. Jest to oczywiście Warszawa, gdzie żyję sobie w Hiltonie, a także drugim miastem jest Mediolan. No chyba się musicie ze mną zgodzić, że Mediolan jest dosłownie takim mokrym snem każdej rozpieszczonej laski. I naprawdę ja zaczynam myśleć, że wcale złym pomysłem nie byłoby wysłanie wszystkich rozpieszczonych kobiet po prostu do Mediolanu, tam jedźcie, żyjcie tam sobie, tam kupujcie te drogie ubrania i wszystko. A to znaczy jedno, zakupy, zakupy i jeszcze raz zakupy. Tylko żeby nikt się w komentarzach nie wygłupił, to powiem już teraz, nie, nie chodzi o zakupy spożywcze. Jest jeszcze drugie miasto, Tarnów, w którym prowadzę zakład pogrzebowy. Słuchajcie, co? Zajmuje się projektowaniem trumien oraz makijażami pośmiertnymi. Okej, dobra, przepraszam. To nie jest absolutnie zawód, którego się spodziewałem. I żeby nie było, dama traktuje swój zawód śmiertelnie poważnie. To dlaczego tu nie poszło niebieskie? No przecież czarne chciałaś. Przecież chciałam niebieskie. Ja ogólnie nie lubię wydawać pieniędzy. Ale niestety życie w luksusie trochę kosztuje. No, no owszem, nie oszukujmy się. No. Chciałem jako przykład życia w luksusie powiedzieć, że ja też się ubieram w drogich sklepach, ale to jest bluza z Pull and Bear. Muszę zawsze coś urwać, więc chodzę też do butików, gdzie mnie lubią, gdzie mnie znają i zawsze dostanę jakiś rabat. Rodzice nauczyli mnie ogromnej oszczędności. Oszczędność aż bije po oczach. Ja naprawdę wierzę, że ta pani Julia ma ten swój własny biznes, zakład pogrzebowy, który najwyraźniej dobrze sobie radzi, skoro jest ją stać na takie auto, na takie ubrania i w ogóle, wow, życie na poziomie. I naprawdę to w tobie, Julia, podziwiam, ale jednocześnie, no, come on, no, nie mów o oszczędzaniu, gdy dosłownie jeździsz czerwonym Lamborghini. Sorry, widzowie, przepraszam, źle powiedziałem. Lamborghini! Serio się ludzie w komentarzach denerwują, jak jakąś nazwę źle wypowiem? To po pierwsze, a po drugie nawet nie wiem, czy to jest Lamborghini, bo się w sumie na autach nie znam. Jestem ciekawa, jak ja ten bagażnik otworzę. Jak może nie być na pilota bagażnika? Po co mi tyle maneli kolejnych? No, tę zagadkę mógłby chyba rozwiązać tylko Sherlock Holmes. To jest Lamborghini, czy to jest Porsche? Czy coś jeszcze, coś innego? Są jeszcze jakieś inne bogate auta poza Lamborghini i Porsche? Nie no, to logo wygląda jak Lamborghini. Kocham porządne torebki, porządne paski i porządne buty. Mam fioła na punkcie idealnie poukładanych kolorystycznie ubrań. Usłyszałam kiedyś, jak byłam dzieckiem, że jeżeli ktoś ma porządek w szufladach, to ma porządek w życiu i to się idealnie przekłada w moim życiu. Widzieliście moje szafki? Jeżeli nie, to wam pokażę zresztą. Proszę, widzowie, tak wyglądają moje szafki. Widzicie ten burdel tutaj? Szczęście to nie Louis ani Fendi, tylko ludzie, którzy nas otaczają. Aż strach zapytać, czy ci żywi, czy ci umarli. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że naprawdę wokół siebie mam
prawdziwych przyjaciół. To brzmi jak taki niesamowity bullshit. Jezu! Tak, kocham życie na poziomie, ale jednocześnie wiem, że to nie chodzi o pieniądze w życiu, tylko o przyjaźń. A także o pieniądze. Osoby, które wiem, że wskoczą za mnie w ogień. Dobra, nie rozpędzajmy się, ognisko co najwyżej. Ale nie zawsze miałam tyle szczęścia w życiu. Ja wiem, że mogę zabrzmieć bezczelnie, ale to jest dla mnie największy sukces. Że z szarej myszki, że z dziewczyny, która nigdy w siebie nie wierzyła, która była najbrzydsza w szkole. O, what? Czyli po raz kolejny zostało potwierdzone, że to dzięki pieniądzom się człowiek staje piękny. Której źle, bardzo słabo szła nauka. No muszę ci, Julia, przyznać, że gigantyczna metamorfoza. Z ładnej dziewczyny zrobiłaś się ładną dziewczyną. Wrosłam na kobietę, która w życiu może sobie pozwolić na wszystko i która przede wszystkim jest zadowolona sama z siebie. A to jest chyba w życiu najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze. I pieniądze. I Lamborghini. I zakupy codziennie. Zupełnie inaczej, bo faktycznie skromnie żyje nasza druga bohaterka, Wieśniaczka. Wieśniaczka? Laska dosłownie żyje w takim miejscu, gdzie połowa Polaków by chciała żyć. Spójrz, jak tam jest pięknie, jakie lasy, jakie góry! W tym programie nazwali ją Wieśniaczką, a gdyby dosłownie Laska sprzedała ziemię, na której żyje, to by była milionerką. Jej dom to niewielka wieś Żurowa w województwie małopolskim. Jak ci tutaj jest? Tu jest naprawdę cisza, spokój, świeże powietrze. Mieszka się tu po prostu super. No dobrze, to teraz czas się przedstawić. Nazywam się Jolanta Kawalerska, mam 29 lat. Mieszkam tu z mamą, z ciocią, z synem, który ma 7 lat. Chodzi do pierwszej klasy. Jedz, Kacperek. Taka dobra zupka, ty nie chcesz jeść? No, czy możemy się Kacperka czepiać? Bo nie każdy przecież będzie głodomorem, gdy go nagrywa 30 kamer. Ja wstaję o 7 i sama robię śniadanie. Odprowadzę Kacpra do szkoły, później wracam do domu, gotuję, sprzątam. To najbardziej lubię robić w domu. A gdyby praca w domu jednak się znudziła, to zawsze zostaje małe co nieco do zrobienia na świeżym powietrzu. No dobrze, nawet więcej niż małe. Cześć, po świeżą wodę do lasu. Czysta, zdrowa, na kawę, na herbatę. Oh damn! Też muszę wam się przyznać do pewnej winy. Żyjąc tym swoim, wiecie, warszawskim typowym życiem, w ogóle przestałem myśleć o tym, że w Polsce są jeszcze miejsca, gdzie dosłownie nie ma bieżącej wody w kanalizacji. No kurwa, tutaj przyszedłem na odcinku się śmiać z warszawskich buraków, a się okazało, że sam jestem największym warszawskim burakiem. Codzienne zmagania z rzeczywistością sprawiły, że Jola zapomniała o marzeniach. Może warto do nich wrócić. No bo jaki na przykład jest twój wymarzony facet? No, żeby był to przystojny. A, przystojny, dobra, to odpadłem już przy pierwszym. A może by tak przenieść się do miasta i tam poszukać kawalera? Co ty na to? Nie zamieniłabym nigdy. Ja wolę mieszkać tu u siebie, cisza, spokój. Damn, z takim widokiem to ja bym tam wolał mieszkać. Ba, już nawet bym nosił tą wodę ze studni. Trudno, niech będzie, no. Czemu chłopaki nie pojechali jeszcze? A bo dzisiaj pani Julia gdzieś wyjeżdża. Gdzie wyjeżdża? Pani Julia. Tutaj jest prezent dla pani. Julia, zapraszam cię do mnie do wsi Żurowa. Co muszę powiedzieć, nigdy nie sądziłem, że są ekskluzywne domy pogrzebowe, ale najwyraźniej są. No spójrz na te trumny, które tam są. Jedna jest dosłownie zrobiona z czystego złota, druga jest różowa i taka puchata, a trzecia jest dosłownie zrobiona z czystych luster. Gdzie poznasz moją mamę, ciocię i 7-letniego synka? Oto 12 złotych na podróż. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że te 12 złotych nawet nie starczy na kanapkę na dworcu centralnym. Dla damy to z pewnością oszałamiająca kwota. Mamo, ja botoks pod pachami puścił z nerwów. Ja nigdzie nie pojadę. A to są jak za 12 złotych? A kiedy, przepraszam, wyjeżdżasz? Już? Nie, ale jak tylko dama się spakuje, więc nikt nie zdąży pomnożyć tych pieniędzy. Nawet tak zdolna rodzina i kłótliwa. Najlepsze torby na wiochę? Ja ci ze spiżarki dam takie, to jest na prywatne samoloty, rozumiem, ale... Słyszycie to, kochani widzowie? Jaka przyjemna atmosfera, rodzinna. A przepraszam, a twoja torba czy moja torba? Rób, co chcesz. Jasne, każda matka tak mówi, ale i tak wie swoje. Prawda, proszę mamy? Uważaj na siebie, to jest raz, bo ja nie wiem, czy się tam odnajdziesz. Jula, jak się nazywał ten croissant w Krakowie, co go kobieta widziała na drzewie? Lemming, Legwan, croissant w Krakowie. Lagun! Właśnie, córeczko, uważaj na te całe laguny na tej wsi. Julia wyprawiona. Czas zatem zająć się Jolą. Bliscy z kopertą już nadchodzą. Jola, do ciebie list. Nie mam czasu, muszę sprzątać. Dawajcie mi to. List.
Oddamy. Zapraszam cię do luksusu i mam nadzieję, że spodobają ci się moje miasta i moje życie. Zapraszam cię, kochana Jolo, do luksusu. Pożyj sobie jak królowe w wielkim mieście. Nawet przygotowałam dla ciebie trumnę, taką wygodną, taka mięciutka. Będzie ci się idealnie tam spało. To nas bandzi skacze? Ja najpierw pojedziesz do Warszawy, gdzie spędzisz chwilę, w których nie pracuję. Have fun. No to trzeba się iść wykąpać. No myślę, że tutaj sobie... daję sobie radę, to myślę, tamte sobie dam radę. Ja panią, pani Jolu naprawdę polubiłem i pani rodzinę też polubiłem. Ale niestety to wszystko się zmieniło, gdy zobaczyłem fidget spinnera na szafce. Będziesz w luksusie, Jola, pływać. A to pływanie to żabką czy delfinem? A może rekinem? Zobaczysz, jak ludzie na wysokim poziomie żyją i później nam będziesz opowiadać. Dobrze. Wrażenia. Aż ci zazdroszczę, Julka. Pani Joli trochę zazdrościmy. Owszem, fajnie, pojedzie sobie do wielkiego świata, tej całej Warszawy i trochę tam zaszaleje sobie. Ale czego nie zazdroszczę? Nie zazdroszczę tym paniom, które zostają na tej wsi, bo do nich przyjedzie Julia! Teraz spróbujcie pani Julii wytłumaczyć, że nie ma bieżącej wody w domu. Proszę, księżniczko. Dziękuję bardzo. Skoro księżniczka już jest, to czas na karocę. Całą na biało. O tak, widzę, karoca, to jest zdecydowanie to całe auto, to... bymy wy! Dama dociera właśnie do... nie, jeszcze nie na wieś, bo tam busy nie dojeżdżają. Dalej trzeba ruszyć pieszo, a atmosfera robi się na tyle gorąca, że Julia musi aż się nieco rozgogolić. No, okolice są malownicze, ale gdyby mi płacili milionami, to bym tu nie mieszkała. Miliony to sięgnęły właśnie bruku. No nie, torba Louis Vuitton, no nie wycz... nie wyczymie! Nie, no nie komentuję. Mi się chce płakać. Chcę za tą walizkę życie na nowo ułożyła ją roz... A to jest proste, bo to są po prostu walizki, które są przystosowane do używania w Warszawie, a nie na jakiejś wsi polskiej. Bo w Warszawie nie ma dróg, które mają delikatne pochylenie. Panie Boże, chodzę w niedzielę do kościoła i takie rzeczy mi robisz. Pan Bóg chyba posłuchał. Niech no dama spojrzy. No weźże się pan zatrzymać. Nie, to nie, se poradzę, chłopie, nie w takich sytuacjach se radziłam. Albo jednak nie posłuchał. Niezbadane są wyroki boskie. Ostatni raz na wsi byłam na pogrzebie pradziadka. Przepraszam serdecznie, przepraszam panie... No co za chamstwo! Julia, naprawdę, nie denerwuj się na tego pana, który się nie zatrzymał i się nie zabrał autem. Bo musisz zrozumieć taką prostą prawdę życiową, że generalnie na polskich wsiach się zawsze, ale to absolutnie zawsze, jeździ na rezerwie paliwa. I ten pan, który jechał właśnie tym autem na rezerwie, on miał dosłownie idealnie wykalkulowane, ile potrzebuje paliwa, żeby dojechać do stacji benzynowej i zatankować. I on dosłownie nie mógł cię wziąć i tych dodatkowych twoich kilogramów, nawet jeżeli jest tak, no, patrząc na ciebie tam, wiesz, 20 kilogramów dosłownie ważysz, to on nie mógł wziąć tych twoich dosłownie 20 kg, bo bym do stacji nie dojechał. Proszę tak nie mówić, proszę damy, bo dzieci słuchają i pewnie chętnie pomogą. Zabierzesz panią na hulajnodze? No dobra, no co muszę przyznać? Nie spodziewałem się, że dzisiaj będę oglądał program, gdzie będzie kobieta, która przyjechała na wieś, jest ciągnięta przez małą dziewczynkę na hulajnodze elektrycznej i ciągnie za sobą 30 walizek Louis Vuitton. Naprawdę, codziennie dzieje się życia cud i widzimy i uczymy się czegoś nowego. No i proszę, jak dama robi się miła, to i karma zaczyna działać, bo oto po chwili pojawia się kolejny środek transportu. O proszę, Julia już się nauczyła, że jak chcesz, żeby ktoś cię na wsi podwiózł, to nie stoisz z boku drogi, nie wstawiasz palca i prosisz o podwózkę, tylko stoisz na środku drogi, blokujesz cały przejazd i krzyczysz, że nie ustąpisz, dopóki ktoś cię nie podwiezie! Może mniej nowoczesny, ale za to skuteczniejszy. Może wylecie, dziękuję. Nigdy nie jechałam autobusem. Ja naprawdę przez chwilę złapałem się i zacząłem wierzyć, że Julia jest self-made milioner, że sama dosłownie z biedy osiągnęła coś w życiu, ten swój zakład pogrzebowy i dlatego teraz jest niesamowicie bogata, jeździ Lamborghini i tak dalej. No ale umówmy się, słysząc ten tekst, że ona nigdy w życiu nie jechała autobusem, no to już wiem, że to jest po prostu nieprawda, że ona najwyraźniej pochodzi po prostu z bogatej rodziny, gdzie nigdy nie wymagano od niej, żeby jeździła autobusem. A ty taka z siebie dumna, pani Julio, byłaś, że tyle osiągnęłaś i w ogóle z szarej myszki w księżniczkę się zamieniłaś i w ogóle... A ty, to wcale nie tylko twoja praca, ale także praca pewnie twoich rodziców. Przypominam, pani Julia wystąpiła w Królowych Życia, trzeba jej się bać. Pani Julio, przepraszam, to są tylko żarty. Proszę, ja chcę żyć jeszcze, jestem młody, mam 27 lat dopiero. No dobra, nie taki młody. Ale jeszcze trochę życia mam przed sobą, no proszę, no. Z całego serca dziękuję. Ja takim kolorem w Warszawie Lambo jeżdżę, piękny kolor. Dużo zdrówka, dziękuję, z Bogiem.
Dobra, w gości idę, nie będę szła jak lump. Słusznie. Pierwsze wrażenie można wszak zrobić tylko raz. Czas zatem zmienić buty, poprawić fryzurę, dumnie wypiąć pierś i ruszyć dalej. Kurczę, pani Julia, będąc na polskiej wsi, bardziej się stara o swój wygląd, niż ja, gdy nagrywam filmy. Mimo, że ile teraz? 9 milionów osób miesięcznie mnie ogląda? Moim jedynym przygotowaniem jest to, że ja wstaję rano, łapię najbliższą puszkę Monsterka, wypijam ją na hejną, po czym idę nagrywać film. I tak, kochani widzowie, zgadza się. Jestem cały czas oskarżany o to, że Naruciaka bez przerwy kopiuję, ale już w tym momencie mam więcej wyświetleń miesięcznie niż Naruciak, więc chyba Adam zaczyna mnie powoli kopiować, co? No jeszcze z rok i będę na miejscu. Ja stąd z nogami do przodu wyjadę. Karawan tu nie wjedzie. Ja naprawdę nie wiem, co mnie tam czeka. No to witamy w klubie, bo Jola też nie wie, czego spodziewać się w mieście, do którego właśnie dotarła. Wow. Jak to pięknie. Boję się, ile takie mieszkanie musi kosztować w takiej lokalizacji na takim piętrze. To też warto dodać, to jest taka moja osobista notatka bardziej. Wiele osób ceni sobie to, jak mieszkanie jest na wysokim piętrze i z okna tego mieszkania widać całą panoramę miasta. Te mieszkania są zawsze bardzo drogie, ale mi osobiście ja to nienawidzę. Ja mam gigantyczny lęk wysokości i dla mnie najwyższe mieszkanie, w którym mogę mieszkać, to takie na trzecim lub czwartym piętrze. Nie wyżej, nie. O, wysoko. Nic dziwnego. Wszak dama wspięła się na sam szczyt. Ale ja na jej miejscu od razu bawia puściło, naprawdę. No myślę, że jest ładna dziewczyna, że tak za wysoko tak bardzo mieszka, ale... Widzę, że z panią Jolantą byśmy się dogadali. No nie wiem, jak ona się tutaj wysypia. No łatwo z takiego spać, z takiego łóżka. Nie do końca, bo dama jest lekka jak piórko. Wystarczy zajrzeć, co ma w lodówce. Wow. O cholera jasna! Czy widzieliście coś bardziej nowobogackiego niż lodówkę pełną maluteńkich, miniaturowych buteleczek wody? I jeszcze dodatkowo 400 tysięcy puszek Red Bulla? Jeszcze chyba do Polski to nie dotarło, ale zmierza w naszą stronę, że jest taki mem w Ameryce, że jak ktoś jest właśnie nowobogacką osobą, to ma lodówkę pełną takich maluteńkich buteleczek wody, bo nie, picie z dużych butelek to jest ohydne, fu! Trzeba mieć taką miniaturową buteleczkę wody zawsze, tak. Wysokie zużycie plastiku? Ekologia? A co to jest? To chyba dla jakichś biedaków, dla nas bogatszy, to nie. Masakra. Musisz się nauczyć kiedyś gotować po prostu obiady. Bo to jest naprawdę, lepiej człowiek se ugotuje coś lepszego niż coś na mieście zje, tak? Nie zjadłbym na mieście w ogóle obiadu. Ciekawe, tutaj się okna otwierają. Tutaj nie ma świeżego powietrza. Za to jest klimatyzacja. Nie jest najlepsze czyste powietrze, a tutaj w okno u mnie sobie otworzę, a tutaj ja nie wiem, jak ona tutaj siedzi, w jakiej duchocie. Jak to jak? W luksusie. Wow. Ojej. No w takie to już by mnie wchodziło. No to pięknie poukładane. Ja tak nawet nie mam poukładane jak ona. Wow. Takie to w lesie studnie czyszczę, żeby... Była czysta woda, ale... No, zajebiste! Buty, które są tak wysokie, że jednocześnie są butami i spodniami. Jakie to jest genialne, że niech na to jeszcze nie wpadł, a nie chwila wpadł, kalosze. Ubrania, to ja bym naprawdę nie chciała takich chodzić, ojej. Bluzy do bluzy, spodnie do spodnie, po prostu jestem w szoku, że ma takie... Teraz już wyjdzie za mnie taki naprawdę autentyczny po prostu burak, ewentualnie wieśniak, jak kto woli. Co to jest za owoc, ten po lewej? Tak serio, co to jest za owoc? Ja tu wolę mieć bałagan w szafce, wtedy jest dobrze, wtedy wszystko się znajdzie, ale poukładane to nie dla mnie takie coś. No cóż, są gusta i guściki, jeśli chodzi o porządek. O, tu jeszcze pralka. Prawda, ja nie wiem, jak ona wszystko może w szafce trzymać. Pralki bym raczej nie trzymała w szafie. A czegoż szanowna pani by jeszcze nie robił? Najlepsze jest to, że kompletnie bez jakiejkolwiek świadomości PZU dostał zajebistą reklamę w telewizji. No to damie z pewnością głupoty się nie będą mieszać w głowie, bo wreszcie dotarła do domu Joli. O, dzień dobry. Dzień dobry, Julia. Udało jej się, dzięki Bogu. Ja naprawdę spodziewałem się, że przez cały odcinek będzie po prostu szła przed siebie. Aż do Warszawy wróci. Cześć, kochanie. Jak masz na imię? Nie Kacper. Przez próg. Nie przez próg. Kacperek, mogę się do ciebie przytulić? Tak. Hej, kochanie. Kacperek, ty cholerny szczęściarzu. Dzień dobry, bardzo miło panią poznać. Tak miło się zrobiło, że stężenie słodkości przekracza stany alarmowe. A to dopiero początek. Bo ja tak rodzice nauczyli, że nigdy nie przychodzę z pustymi rękoma. Kacperek, słyszałam, że lubisz samochody, proszę bardzo. Kacperek, słyszałam, że lubisz samochody, dlatego dostaniesz pudełko. Ja byłbym wspaniałym ojcem, przysięgam. Jesteśmy w pokoju, tu śpi
babcia z Jolą, a... A Kacperek? A Kacperek na szczęście od najmłodszych lat jest opanowany przez demona i on nie musi spać. Znaczy, gdy my śpimy, on po prostu w pokoju obok sobie lewituje pod sufitem. A tu co się stało? Ściana odparzona, tu jest piec z tamtej strony i ona jak się nagrzewa. Odparzył tynk. Stare tynki, no i to idzie do remontu. Bałam się bardzo, że będzie tutaj zapach takiej wilgoci, czego ja strasznie się boję. Nienawidzę tego zapachu, już wolę szczerze nieboszczyka prosto po sekcji zwłok. Zapach też jest dramatyczny, ale lepszy. W sumie chciałem się przyczepić, ale przypomniałem sobie, że dosłownie ta kobieta prowadzi zakład pogrzebowy, więc kto ma lepiej wiedzieć, jak pachnie trup, jak nie ona? Natomiast nie ma tu żadnego zapachu stęchlizny. No to ulga, że dama nie czuje się jak w prosektorium. Co też trochę kontynuując wątek i cały temat, to... Jezus, złamałem krzesło. Muszę przyznać, że zapach z prosektorium rzeczywiście nie jest najpiękniejszym zapachem świata, szczególnie w przypadku, jak podczas sekcji zwłok pęknie jelito osobie, której przeprowadzacie sekcję, to już jest kompletna tragedia. Jak ja brałem udział w kilku właśnie sekcjach, to mieliśmy taki jeden przypadek, że gdzie nam pękło jelito dosłownie i jak to się wszystko rozlało, to... Łazienka jest zrobiona, jest jeden problem. Tak? Jest, studnia jest zatkana. Coś się stało, musimy jutro iść do studni, czyścić, zobaczyć i... A daleko to studnia? W lesie. Kilometr. Rąk nie umyjemy na razie, bo... No jest awaria. Ale jest tam jakaś bala z wodą na zewnątrz, więc jakoś sobie damy radę. Tak, jest beczka, deszcz napadał dzisiaj. Dobra. Ale a jak na co nie, to dzień macie wodę? Na co dzień tak, mamy... Wodę tak, ale takich gości to nie, prawda? Takich dziewczyn jak dama tutaj się na wsi nie spotyka. W mieście tymczasem Jola spotyka się z kimś, kogo też na wsi nie uświadczysz. Dzień dobry, kim pan jest? Dobry wieczór, madam, jestem pani konsjerzem. Co? To jest chyba taki pan, co mu się daje kluczyk od auta i on to auto wam parkuje. To chyba o to chodzi, tak? To proszę bardzo. Pani Julia zamawiała szampana. Zatem takie moje zadanie. Bardzo proszę, madam. Dziękuję. Pozwoli pan, że ocenię tego szampana. Dobry, ale no Dorato to nie jest. Nikt nie mówił, że bycie damą jest łatwe. A trzeba przecież jeszcze zrobić aromatyczną kąpiel ze świeczkami. Na wsi z kolei dama też chętnie wzięłaby kąpiel, ale nic z tego. Frytki gastronomiczne. Ej, żeby nie było, ja się nie śmieję z tego, że ci państwo w takich warunkach żyją. Nie, absolutnie nie. Ja się śmieję z tego, że Julia musi w takich warunkach żyć. Jak teraz tak pomyślę, to zaczynam zazdrościć. Bo tutaj sobie myjesz stópki, przy okazji frytkę podgryziesz, żyć nie umierać. A w dodatku bliscy Joli chcą się o niej co nieco dowiedzieć. I to bez lania wody. Czym się w ogóle zajmujesz? Ja współprowadzę z rodzicami zakład pogrzebowy. I tego mi zabrakło właśnie. Tego słowa klucz. Ona na początku odcinka powiedziała, że prowadzi. A teraz się pojawiło słowo klucz. Współprowadzę zakład pogrzebowy. Maluję klientów, czyli zajmuję się kosmetyką pośmiertną i projektuję trumny. Nie wierzę. Serio? Naprawdę. A nie boisz się? Nie masz jakichś tych? Wiesz co, ja nie, natomiast tata po tylu latach boi się spać przy zgaszonym świetle, bo ile jest krzeseł, to wszędzie nikt widzi nieboszczyki. Dzięki, Julka. Nie ma to jak zdradzać tajemnicę swojego ojca w telewizji polskiej. To może lepiej przenieśmy się w czasie do poranka, zgoda? I do miasta. Tak, dla spokoju ducha. Tam na Jolę czeka już przyjaciel damy. No hej. Cześć. Michael. Jola. W końcu się widzimy. Oczywiście. Jak tam aklimatyzacja stolicy? Dobra, fajna. Mam dla ciebie list. Jola. Najpierw praca, później przyjemności. Zapraszam cię do Tarnowa, gdzie zarabiam. Mam nadzieję, że moje życie ci się spodoba. Zostawiam dla ciebie strój roboczy. Pozdrawiam, Julka. U mnie na wsi nie ma takich przystojniaków jak tutaj. Taki ruchliwy. Jestem aż w szoku po prostu, że jest taki szybki. Normalnie jak błyskawica albo tęcza. Ja ci to daję, zmykasz do łazienki i za 5 minut cię w tym widzę. Chodź, wstawaj! W Warszawie nie ma czasu, czas to pieniądz. Myślę, że jest to takie zderzenie z innym światem, że... Michael! Przez J i przez K. No te to akurat już widać. Krzyknąłbym wow, gdyby nie jeden detal. Zakładaj i wychodzimy. Nosiłaś kiedyś szpilki? Nie, nie założę tych. No to zaczniesz. No jak nie założysz, twój rozmiar.
Dobra, streszczaj się i wychodzimy. Dobra, kochana, masz 5 minut, ubieraj się i lecimy. Pokażę ci typowy dzień każdego warszawiaka. I każdy warszawiak zaczyna swój dzień od tego, że idzie do Pałacu Kultury, gdzie spędza tak 10-15 minut kontemplując życie w Warszawie. A potem idziemy normalnie do pracy. To trochę jak ktoś mieszka w Sopocie czy innym miejscu nad morzem i ludzie są zszokowani, że ale jak to? Ty nie jesteś codziennie na plaży? Mama na wsi też powinna się już chyba zbierać. Tymczasem dopiero wstaje. Proszę, damy, do roboty. Nie ma pieniędzy. Dziś nie będą damie potrzebne. Julia, witaj w moim domu. Witaj, Julia. Spodobało mi się twoje życie w Warszawie. Już ci go nie oddam. Żegnaj. Poznałaś już moich najbliższych, a teraz musisz się nimi zaopiekować. Zadbaj proszę o higienę domowników. Chętnie. Niestety, po awarii wodą trzeba przynieść ze studni. Idziemy do pracy! Czemu ona jest radosna? Julia, słyszałaś? Do pracy musisz iść! Ten optymizm to nieco na wyrost. Tak tylko uprzedzam. Z kolei w mieście Jola dociera do pracy damy. Ale i strój, i nastrój są takie bardziej grobowe. Odpieprzyłaś się jak stróż Boże Ciało? O Jezu, i teraz się okaże, że Julka dla żartu powiedziała Jolanci, żeby to założyła! Jola, kocham cię jednak, wyjdź za mnie. Powiedz mi, kto ci to ubranie przygotował? Julka. Julka, ładnie jesteś ubrana, ale sytuacja jest taka, że tutaj się idzie do roboty, tak? A tak pięknie będziesz ubrana, ale dziecko na pogrzeb, okej? Okay? Mhm. W ogóle wiesz, w jakiej firmie jesteś? Nie, dokładnie nie wiem. To jest firma pogrzebowa. Boisz się trumien, czy się nie boisz trumien? Nie boję się. No ale takiej szefowej to już z pewnością. Myślę, że dwie osoby tutaj zyskają. Pierwsze to moja córka Julia, która doceni wartość pieniądza i doceni, na pewno zobaczy inne warunki, w jakich ludzie żyją, bo nie wiem, jak żyją, ale mogę sobie wyobrazić. A druga wyciągnie jakieś tutaj wzorce. Z pewnością, bo szefowa to wzorzec ostrości. Jak możesz pracować z taką ostrą szefową? Ludzie, no przez na litość boską mieliście... się nasiedział przed... Nie, dziecko kochane, wyjeżdżacie. Tak? Wyjeżdżacie, nie denerwować się, proszę. Ja się nie denerwuję, tylko tak nie można. Dobrze. Boże, nie dałabym rady z nią. Masakra, jaka wymagająca. Taki biznes. Tu potrzeba powagi i szacunku. Nie chcę się naprawdę czepiać. W sumie to chcę się czepiać, na tym moja praca polega dosłownie. Średnio mi się chce wierzyć, żeby Julka, która została określona jako dama, jeździła w takim ubraniu karawanem pogrzebowym. Czy ja mam to ubrać? Co to tak, jest? Tak, to są wodery. No bo jest potąd wody w studni. Słucham? A, bo ty, Jula, jeszcze nie wiesz, ale wskakujesz do studni. Czego dama nie dosłyszała? Słowa wodery, czy może słowa studnia? Czy to jest studnia? Tak, to jest studnia. Jak z horrorów. Deszcz napadał, wieszcie napadały. Ja mam tam wleść? Ale to jest płytko. Zaraz wylejemy wodę, umyjemy i to zaraz napłynie. Naprawdę wy to czyścicie? Czyścimy. Podwin sobie. Srał pies już to. Ale ta woda jest żółta, wy pijecie żółtą herbatę? Tutaj musisz się ewidentnie z Julką zgodzić. Ta woda jest żółta do cholery jasnej, czy oni naprawdę to piją? Żółtą ona jest klarowna, jest, mówię ci, po deszczu. Ona jest czyściutka, klarowna jak ze źródełka. A ty, słuchaj, jak w mieście jak kupujesz wodę? Co za głupie pytanie, jaką ja piję wodę? Oczywiście wodę Evian, ewentualnie wodę Fiji i tylko w butelkach półlitrowych, nie więcej, absolutnie nie. Nie, no Ewka, to zadanie to jest jakiś hit. Jak żyję, to na taką głupotę bym nie wpadła. Ale ze studni wylewać wodę. Ej, no dobra, ja wiem, że ja się z reguły czepiam tych osób bogatych, bo to jest śmieszne, hi hi ho ho. Pani Julka w sumie w tej scenie dosłownie pokazuje, że jest zajebistą laską. Kurczę, no bo może i tam, wiecie, jest wystrojona, drogie ubrania, drogie marki, ale gdy musi nosić tą wodę w wiadrach, to robi i wylewa tą wodę ze studni, tak? No, tutaj naprawdę wielki plus. Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się damie. Podobnie jak Joli, nie śniło się, że będzie podróżować z prochami. Wy nie boicie się tak zwłoki wozić w samochodzie? Ło, Jola, to jeszcze nic. Raz niechcący nie zauważyłem progu zwalniającego i wjechałem na niego jadąc prawie setkę, to te prochy po prostu rozsypały się wszędzie! Ile ja się nawdychałem, to ty nie wiesz. No. Dla mnie to by było strachu, po prostu w nocy się wyśniło, bo co to nie? Nie śni się nic. Ale przyzwyczajony jesteś, nie? Tak, już teraz tak. Lepiej nie patrzeć w to środku. Trudne ściany, po prostu w samochodzie to bym nie pojechała nigdy takim autem. Tam rzeczywiście są prochy z tyłu, o fuck. Nigdy styczności żadnej nie miałaś z takim charakterem pracy? Nie, pracuje.
Jola miałaby szansę zapoczątkować nową rodzinną tradycję. Pierwsze szlify właśnie zdobywa. Tylko jak oceni ją surowa szefowa? Nie boisz się. Mówią, że bać się trzeba żywych, a nie umarłych. A nie boisz się, to weź całą rękę do urny wsać. Uwaga, tylko z pełnym poszanowaniem, z godnością. Chodź, kochanie. Błagam, żeby się nie potknęła. Błagam, błagam, błagam. Prościutko krzyżem do nas, ustaw ładnie. I kochana, tu już mamy człowieka skremowanego. Pomijając kwestię tego, czy rodzina pani Julii ma dużo pieniędzy, czy ona jest bogata, bo jeździ Lamborghini i tak dalej, ja naprawdę jej nie zazdroszczę, jeżeli musiała się wychować w warunkach, gdzie jej rodzice pracowali w domie pogrzebowym i ona tam musiała spędzać czas i prawdopodobnie im pomagać w dzieciństwie, jeszcze i w młodości. To nie jest dzieciństwo, które ja bym chciał mieć, na pewno nie. Więc tutaj naprawdę wielki respekt dla ciebie, Julia, że nie tylko to przetrwałaś, ale jeszcze dodatkowo kontynuujesz rodzinny biznes. Sprawdzić, jak radzi sobie dama, na którą wciąż czekają seksowne wodery. Przydadzą się, bo mimo letniej suszy w studni jest sporo wody. Na szczęście dla wsi. Ja się na prawie niczym nie znam, bo jestem youtuberem. A my mamy dosłownie w polskiej konstytucji napisane, że youtuber to jest ta osoba, która ma najniższe możliwe IQ w okolicy. Ale tak czy siak, Julia, dam ci radę. I tą radą jest to, że gdy wchodzisz do studni, to zdejmujesz Rolexa. Otka, ja wejdę do trumny, możesz mnie zostawić, ale nie tu. Do studni, do studni. One way in, no way out. To jesteś? Jesteś? Podmień sobie tylko te i dawaj. Podawaj mi, ja będę wylewać. Damy radę. Znaczy ty dasz. Ewka, przysięgam ci każde zadanie, ale to jest najgłupsze po prostu świata. Ktoś to musi robić. Nie ma Joli. Ja nie wierzę, że ona tutaj wchodzi. Pamiętaj o tym, Julka. Pamiętaj o tej żółtej wodzie w tej studni, gdy będziesz się rozkoszowała wieczorną herbatką. No rano żeśmy z Gosią robiły zakłady, że sobie nie poradzi. A jestem mega zaskoczona, że w ogóle odważyła się wejść do studni. Ewa, ja mam całe nogi mokre, te wodery nie są wodoodporne, co wy gadacie? Jak? Zmarzły ci nogi. Nie zmarzły mi nogi, tylko te mokre. Nie przemakają, ja w nich na złoto jeżdżę. To ty szukasz złota w rzece? Tak. Mam kilka pytań. Moja twoja, w bok, w tył. Patrz, jak ładnie ptaszki śpiewają, żeby ci ładnie, lepiej szło. Ewka, koło dupy mi te ptaki latają na... Ja autentycznie, odpalając ten program, spodziewałem się, że dostaniemy kolejny program pod tytułem Haha, bogaci, zepsuci ludzie, co nic nie potrafią. A ja dosłownie z każdą chwilą, z każdym kolejnym zdaniem wypowiedzianym przez Julię, ja coraz bardziej ją lubię. Naturę. Jak idę naturze, mówisz, jakbym ja chciała być naturalna, to bym się nie goliła, rozwiedliła, zarośnięta, nie wiem, jakieś takie busi bym była, nie wiem... Ja sobie nie umiem tego wyobrazić, no jak chcesz być naturalna, to tak, baba może mieć wąsy, jakie implanty, zero cycka i niczego, daj spokój, naturalność jest pasem. Wstrzymam się od komentarza. Wychodzisz z jacuzzi? Jola by to trochę inaczej zrobiła, ale i tak będzie szczęśliwa, że żeśmy to zrobiły. Ewka, ja idę w tych wodorach, ja mam dość. Ale dałaś sobie radę, jak to mówią, krowa, która dużo wyje, mało mleka daje. Ale w jej przypadku akurat dużo wyje i dużo siebie też daje. Nie? Ja zawsze mówię, że nienawidzę osób, które na przykład wyżej sra niż dupę ma. Ja jestem normalna. Zastanawiam się, jaki ona musi mieć napis na naszyjniku, że jest zacenzurowany? Jak bardzo to musi być obraźliwe? Pytanie. Czy Jola też odnajdzie się w zupełnie nowej sytuacji? Przed nią elegancki lunch z ojcem damy. Elegancki i nieco mroczny. A cmentarz macie w Żurowej? Tak mam. To gdzie będzie chciała leżeć? Na cmentarzu w Żurowej? Kiedyś? Jak przyjdzie czas oczywiście. Proszę pana, what the fuck? Ja przyjechałem tutaj śniadanie zjeść! Co to za pytanie? Nie, zobaczymy. A chciałaby leżeć w grobowcu czy w ziemi kiedyś? Tak? Ja chcę tylko jajecznicę! I na ten tak tradycyjnie. Jeszcze nie. Nie zastanawia się? Nie. Ja mam parę grobowców, ale... Jeszcze chciałbym sobie wybudować taki duży. Jest godzina 9! Co to za rozmowa? Gotowe, na szczęście są już dania i można skupić się na jedzeniu. Dziękuję w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No to zaczynamy. Ojciec damy ma korzenie hrabiowskie i nie każdy ma zaszczyt zasiąść z nim do stołu. To jest nóż do ryby. Rozetnij sobie tą skórę tutaj na brzuszku. Żebyś miała wygodnie. I tu to mięsko tej rybki nam bardzo ładnie wychodzi. No jak rybka smakuje? Nie za bardzo. Spróbuj ziemniaczka sobie dołóż z batelenki. Rybki nie będę jadła. Czyżby temat śmierci odebrał Julii apetyt? No to co? No to będziemy chyba kończyć w takim razie.
serwetkę złożymy. Jak jest złożona, to znaczy, że już skończyliśmy jedzenie. Powiem wam szczerze, że w ciągu ostatnich kilku lat mojej kariery na YouTubie, to zarobiłem sobie trochę kasy, no nie? Kupiłem sobie mieszkanko, niedawno sobie auto kupiłem. Już tak sobie myślę czasami, że jestem już w takiej maksymalnej po prostu topce, że już lepiej się w tym kraju nie da. Po czym widzę takich ludzi jak ta rodzina i zdaję sobie sprawę z tego, jakim ja śmieciem jestem. To jest niesamowite. Tymczasem Julię na wsi też czeka lekcja. Ale nie savoir vivre, tylko survivalu, bez którego w domu nie będzie ciepła. Te kłody musimy znieść, ściągnąć na dół. Robimy tak, ja ci pokażę. Weźmiesz sobie, weźmiesz sobie tak, ja ci na prostą drogę wyprowadzę. No, ciężko to, żeby mieć w czym zimę palić, to naprawdę trzeba się nagimnastykować tutaj trochę. Normalnie bym skomentował to, że o, bogata dziewczynka z Warszawy nie da sobie rady. Ale jak znam już panią Julię, to ona dosłownie weźmie 30 ton tych kłód na plecy, spyta się jeszcze, czy pani Ewie nie pomóc i sobie pójdzie. Jak w mieście się przygotuje do zimy? Kupuję sobie nowe futerko. Jest ciepło. Dobra, ale powiedz mi, dlaczego wy nie macie żadnego faceta, żeby to robił? No to specjalnie dla faceta będę szukać dlatego, żeby drzewo mi zrobić? No właśnie, pani Ewo, nie! Nie tylko po to, żeby ci kłody nosił w lesie. Żeby też studnie czyścił. Ja bym podeszła do sąsiada i powiedziała: panie Heniu, chodź pan, pomożesz mi pan, nadleję sąsiedzi, panu kawy. Sąsiedzi mają to sami to samo robią, co my. Także tutaj nie ma kobieta, facet, wszystko robimy jednakowo. To ja rozumiem, prawdziwe równouprawnienie. Jak pani Ewa wcześniej Julię opisała, no tam sobie postoi, pogada, pokrzyczy, ale wykona pracę mimo wszystko, no. Kurka wona, ja zaraz swoją babę rzucę i zacznę się o panią Julię starać. O, i parkujemy tu. No Julia, jak tam, dałaś radę tą kłodę przenieść? Super, nie? To dawać się tak 30 razy musimy. O, nie, no bez ja. Nie! Dobra, zaczekaj sekundę, ja sobie tego Rolexa ściągnę, bo... No nareszcie, no! Twoją drogą też bardzo ładny Rolex Datejust, 36 mm. Te Datejusty są znane z tego, że to są raczej tańsze Rolexy, ale biorąc pod uwagę to, że to jest ta wersja po prostu ze złota, to to no, najtańsze nie jest na świecie. Jeżeli projektuję trumnę, wiadomo, skaczę z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Mam do czynienia często tak samo z jakimiś frezarkami, z piłami. Natomiast to nie jest aż tak wyczerpująca praca fizyczna, jak tutaj. Ciekawe, jak z kolei mają się sprawy tam, czyli w mieście. A co w mieście? No po staremu. Tata Julii nadal się pyta Jolanty, czy wolałaby leżeć w grobie sama, czy z mężem? Poznałaś mojego męża, a Julii tatę. Tak, fajnie było? Bardzo fajnie, podobało mi się. Czyli jestem tylko, wiesz, zaskoczona, że jednak ci się mój mąż podobał, tak? Pytanie retoryczne. Życzę ci dobrej nocy, słodkich snów, żeby ci się nieboszczyki nie śniły. No i gratuluję, właśnie tym sposobem Jolancie będą się właśnie śniły nieboszczyki, absolutnie na pewno. To trochę jak to ćwiczenie na umysł, gdzie ktoś wam mówi: nie myślcie teraz o żółtym słoniu. I co zrobiliście? No pomyśleliście o żółtym słoniu. To tak samo. Tylko Jolanta, proszę, żeby ci żadne truposze się nie śniły. Kilka godzin później wstaje nowy dzień. Rozpoczyna się ostatni dzień zamiany. Julia. Zbliża się zima. Proszę, zabierz mojego syna na targowisko i kup mu ciepłe ubrania. Zostawiłam ci pieniądze, które na to odłożyłam. Spędź z nim fajny dzień, jest moim światem. Bawcie się dobrze. Po czym Julia znajduje kopertę, a w niej 150 zł i zastanawia się. Te 150 zł to na taksówkę, no nie? To gdzie pieniądze na ubrania? Jedziemy na zakupy! Ciekawe, czy dama będzie happy, jak pozna budżet. Dama nie była happy w momencie, w którym musiała wsiąść do Nissana Almery. W mieście zaś trzeba wreszcie wstać. Chciałam ci powiedzieć, że list przyszedł do ciebie. Zapraszam cię ponownie do Warszawy. Na wydatki masz ile? 2000 zł. No to tych, babo, zaszalejesz w tej Warszawie. Uciekaj, Jolanta, uciekaj od tej rodziny, Jezu! Uciekaj z tego zakładu pogrzebowego! Zadowolona? Tak. Ale bardzo. Z czego? Że mnie już więcej nie zobaczysz, co? No, oczywiście. Czekaj ty, Franco. Dobra. Na razie, pa. Szykuj się, papa, do zobaczenia na dole. Dobrze. Nigdy nie wydam na siebie 2000. Zastanówmy się, ma 2000 zł i robi zakupy w Warszawie. Biorąc pod uwagę ceny warszawskie, to sobie kupi dwie bardzo ładne pary skarpet. Po wizycie w lesie i cięciu drewna damy teraz czekają zakupy ubrań dla Kacpra. Budżet jest ograniczony, 150 zł. Czy Julia podoła tej misji? Czas na rozpoznanie taktyczne. A jaki ty lubisz kolor najbardziej? Czerwony jak krew moich wrogów. Dzień dobry. Proszę, nas szukamy tak, jakiegoś dresiku. Proszę sobie obejrzeć, coś takiego tutaj mamy. Przez ułamek sekundy zastanawiałem się, dlaczego ocenzurowali twarz tego faceta i zmienili mu głos. Po czym sobie przypomniałem...
koleś nielegalnie sprzedaje podróbki, dosłownie ubrań. A jakieś kurteczki zimowe? No Kacperek, tutaj, co? Tutaj mam taką fajną kurtkę zimową, cieplutką. Kacperek, no to co z tą kurteczką? No ona jest rewelacyjna. Super według mnie. Jest. Tak? Bierzemy ją? Tak. Piątka. Super. Ciocia piątka. Okej, no to te są za małe. Ile? Popakujesz z panem rzeczy, a ja na chwilkę ciocię wezmę, dobra? Dama nie chce, by Kacper wiedział, co w tym momencie leży jej na wątrobie. Ale my chyba możemy posłuchać. To co ja mam mu kupić kurtkę? Dawka, tak nie może być. No to nie kupimy. Kupimy tylko to, co jest. Tu by wyciągnąć pieniądze. Albo ze stanika, tak jak teraz dama. Pani Julio, widać ewidentnie na ekranie, pani jest wspaniałą kobietą i po przemyśleniu całej sprawy ewentualnie zrobię dla pani wyjątek i się z panią umówię ostatecznie. Nie, niech już pani będzie. Tymczasem Jolę czeka teraz lekcja miejskiego stylu życia. Zobacz, to jest Warszawa. Tak tutaj jest cały czas. Od poniedziałku do piątku. Patrz Jolanta, jak szaro, jak smutno. Warszawa. Przyjaciel damy już znalazł coś dla Joli. Profesjonalną sesję beauty. Ma w tym swój cel, ale na razie o tym cicho sza. Obstawiam, że raczej nie malujesz się. Trochę okrutnie, gościu, trochę okrutnie. Nie lubię malowania. Nie lubisz malowania? Nigdy się nie malowałam. Dobra, podkreślimy twoje oczy. Na pewno, żeby to było świeże i ładnie wyglądało na zdjęciach. A to będą jeszcze zdjęcia? Robi się ciekawie. Wow, zabieram cię dalej, chodź. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki również. Wybierz sobie coś z tego. Pomyśl sobie, że wychodzisz na najważniejszą randkę w twoim życiu. Najważniejsza randka w moim życiu? Ciężko mi sobie szczerze tak wyobrazić to, bo dla mnie każda randka wygląda identycznie. No idę się spotkać z chłopakiem bądź dziewczyną, po czym wiecie, zjem sobie wszystko fajnie, idę do łazienki i uciekam przez okno, żeby nie płacić i ta osoba druga zapłaciła. A z jakiego powodu nigdy drugiej randki nie było, to ja nie rozumiem. Byłem przekonany, że wybierze coś stonowanego, taka szara myszka, ale widzę, że już moje lekcje, salon piękności, rewelacyjny make-up, no, dało jej śmiałości. Wow. Wow. I zapraszam cię tutaj. Mogę? Dobra, zaczniemy od takich portretowych zdjęć. A uśmiechnij się. I podczas gdy Jola przeżywa w mieście swój debiut przed obiektywem, Julia na wsi także zalicza swój pierwszy raz w kapuście. Wy naprawdę na zimę się tak ciężko przygotowujecie? No to co plony dadzą na lato i pola, to mamy. Wszystko robimy w słoiki. Kapusta kiszona swoja, swoje jest o wiele lepsze jak kupna. No dobra dziewczyny, ale jak poszatkujemy to co dalej? Co z tą kapustą? No jak to co? Musimy potem tą kapustę ugnieść, żeby z niej soki wycisnąć. Więc łapiemy główkę kapusty i jak cytrynę wyciskamy! Trzeba ją ugniatać. Albo rękami, albo nogami też. Ponoć przesąd jest taki, że młode dziewczyny mają to ugniatać. Faktycznie, dama jest najmłodsza. Kacpra nie liczę. I co, jak będą ugniatać, to co? No dobrze się dobrze zakisi. Jedzie! Sklep na kółkach. Gdzie jedzie? O tam. Ja idę go zobaczyć. Kacprek, chodź ciotką. Co za tempo? Dama pędzi jak po ogień. W końcu zakupy to jej żywioł. Chanelów czy Vuittonów raczej się tu nie kupi. Dzień dobry! Ten samochód wygląda jak miejsce, w którym dzieci giną i już nigdy nie są widziane z powrotem. Baby, nie jest was żal, a wy macie sklep, który wam podjeżdża pod chałupę? No i? No przecież to są lepsze warunki, kurczę, niż u mnie w domu, no. To się przeprowadzaj. Ja sobie to ściągnę, co? No i upieprzę to całe. Ja chciałem tylko powiedzieć, że już mam 27 lat, a cały czas wydaje mi się, że jestem niegotowy na to, co zaraz zobaczę. Nie mam po tym robić, ale tak chodzić? Tak, udeptuj. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, aha, ha, do zielonego, aha, ha, do zielonego. Ale to się na... Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że kapusta, ale ta konkretna kapusta, którą ugniata Julia, będzie dużo więcej warta niż każda inna kapusta. Naprawdę tak robi? Czy sobie jaja robicie? Tak się robiło kiedyś. Dobra, kiedyś, ale nie jest kiedyś. Ja już jestem za stara, żeby ugniatać, a to mam młoda laska ugniatać. Matko boska. Słuchajcie, dziewczyny, muszę wam coś powiedzieć. Trochę się wstydzę. A czego to się wstydzić? Co no chcesz powiedzieć? No bo wy pewnie tego nie zrozumiecie. A tam Kacpi podgląda. Cieszę się, bo zrobiłam sobie tyłek. A wcześniej, zanim miałam zrobiony, to mogę miałam... Dotknąć? No pewnie. Wcześniej nosiłam takie majtki z takimi push-upami i zawsze się bałam, że jakbym zemdlała na ulicy
Jakby mnie ktoś tam miał rozbierać w karetce i by zobaczył mnie z takimi majtkami, gacie, taki podwójny cmech, to by po prostu padł. Nie, no to rzeczywiście wstyd. Nie, to jednak dobrze, że sobie zrobiłaś. Chyba i implanty lepsze. Ktoś jak twierdzi, że źle wygląda, ma pieniądze na to, to pewnie, czemu nie? Ja osobiście bym się nie zgodziła na coś takiego. Fajnie wygląda. Tak jak Julka zrobiła sobie tyłeczek, no to mega, mega. No aż musiałam dotknąć. Pani Ewa jest naprawdę wholesome osobą. Naprawdę jest taką cieplutką osobą, którą nie da się posłuchanie lubić. Nawet jak sama powiedziała przed chwilą, ona by sobie implantów nie zrobiła, ale absolutnie w 100% szanuje decyzję Julii i to rozumie. Dosłownie trzeba żyć, żeby mieć takie podejście jak pani Ewa do życia. Też cieszymy się szczęściem damy. A tak w tym temacie, może czas by Jola też poszukała szczęścia? Przyjaciel damy już czeka, by w tym pomóc. Ta-da! No patrz! Ja widziałaś jakieś w takim wydaniu? Nie. A teraz bardzo cię proszę, żebyś założyła te buty. Zrób to dla mnie. Jak będzie ci niewygodnie, to, to je zdejmujesz. Dokładnie. Dobrze, tak. Założę. Jak się czujesz, jest okej? Tak. Teraz może być. A teraz, moja droga, zajmiemy się stworzeniem ci konta na portalu randkowym. Powiedz mi, jaką kobietą jesteś? Dobrą. Dobra, jesteś kobietą młodą, coraz bardziej pewną siebie, mogę użyć tego określenia? Proszę bardzo. Chcącą stworzyć dojrzałą relację. Czy zgadzasz się z tym? To, co już żeś napisał, to... Jest okej. Okay. Bardzo okej, okay, tak. No to rewelacja, teraz czekamy tylko na wiadomości. Oh boy! Ciekawe, ilu mężczyzn w okolicy i potencjalnych kandydatów znajdzie pani Jola w tym miejscu, gdzie mieszka. Okej, może być problem. I podczas gdy w mieście zaczyna płonąć miłosny ogień, na prowincji też zapala się ogień. Ale taki dosłowny. Chcąc podziękować za gościnę, dama postanowiła zorganizować pożegnalne ognisko. Jest, jakie łatwopalne jest to drewno. Czym oni te drzewa podlewają? Benzyną? Julka, ale ty szalona jesteś. Kurde, ale nas zaskoczyłaś. Dziewczyny, codziennie robicie obiad, kolację, śniadanie. No przecież raz się mogłam czymś chyba oddzielić, prawda? Ale dla ciebie warto. Taką sympatyczną damę pierwszy raz w życiu spotkałam. Żeby każde takie damy były jak ty, to by świat był piękny. Nie można ludzi brać pod kątem kto co robi, tylko patrzeć na serce i dobroć człowieka. Nie można patrzeć na wygląd, bo nie szata zdobi człowieka. Ja się popłakałam. Naprawdę. Jest cudowna kobieta. A ty się nie przeraziłaś, jak do nas przyjechałaś? Ja zawsze mówię, dom nie tworzą ściany, ja tylko tak, tworzą ludzie. I martwe ciała w piwnicy, bo ma się dom pogrzebowy. Tyle serca, że ja przysięgam, poczułam się tak jak u siebie w domu, jak uby babcia mnie po prostu ugościła. Kiedy jedziesz? Dzisiaj jadę, kochani. Moje... To była lekcja dla mnie, żebym przestała rozpieprzać pieniądze na głupoty i zastanowiła się 10 razy, zanim... kupię rzecz, która jest mi totalnie niepotrzebna, albo zanim wyrzucę jedzenie do śmieci, bo niektórzy naprawdę na to jedzenie nawet nie mają. Niech dama nie płacze, proszę damy. Czas wracać do domu i poznać wreszcie ją. No dobra, dzięki Bogu, wracamy do Wawy i do Hiltona, Boże! No widać, że dziewczyna jest zaniedbana. Mała poprawka, proszę damy. Nie jest, a była, bo teraz wygląda zupełnie inaczej. Cześć, jestem Jola. Nie wierzę, przecież to nie jest ta sama dziewczyna, jakie ty masz nogi, babo. Też masz grafę. Petarda, sylwetka. A ty też masz piękne, no co? No zmiana jest naprawdę o 180 stopni. Masz teraz przepiękne włosy, idealnie podkreślają kolor twoich oczu, masz przepiękne oczy. No, nie, stop, słodziaki, przestańcie, no. Dlaczego płaczę? Kochana, wiesz, co ja zawsze mówię? Że tuż do rzęs był za drogi, żeby płakać. Bo to wzruszenia, no, że cię zobaczyłam. Jezu, moja kochana. O, fajnie, mają nawet takiego pana, który im polewa szampana. Spoko, mam pytanie, kim pan jest? Jak się pan do mojego domu dostał? Dlaczego pan mi polewa szampana? No, ja już się tak wypłakałam, jak wyjeżdżałam od ciebie z domu. Jola... Masz tak wspaniałego syna. To jest tak wspaniały chłopiec. Wiem, że twój syn nie ma telefonu i o nim marzył. Tu jest telefon dla niego i wpisany mój numer. Jestem zainteresowany nagle. Od razu. Dobrze, dziękuję ci. I bardzo. Drugi prezent jest dla ciebie. Będziesz wyglądała pięknie ubrana w tym perfum. Powiedz mi, jak ci się podobało u mnie w domu, jak tata? No tata, twój naprawdę wrażenie jest po prostu... Super. A jak mama?
surowa szefowa. No, czy masz trochę surową mamę, także po prostu ostra kobieta, także bardzo, bardzo fajna. Coś dlatego tutaj uciekam. Miasto jest piękne, tylko że ten hałas po prostu mnie już... Nie chciałabym tu ani mieszkać, ani tu siedzieć. Na chwilę tak, ale później na ten to nie. Zamieniłabyś się moim życiem? Nie zamieniłabym się. Jakbym była na twoim miejscu, na pewno bym się nie zamieniła ze mną ze względu na tego wspaniałego synka. Zazdroszczę ci tego z całego serca. Mi niestety w tym się nie udało. Pobyt Joli w mieście zmieni na pewno bardzo dużo, ale nie ze względu na przyjazd, tylko ze względu na nasze poznanie. Bo nie wyobrażam sobie tą rodzinę teraz zostawić, zapomnieć o nich, nie. Będą mnie mieć dość, więc im współczuję. Nie no, super. No, znaczy, program sam w sobie, no jak każdy inny program, no miał na celu ośmieszyć osobę bogatą, więc tak wiecie, tak trochę średnio raczej. Natomiast uczestnicy, no uczestnicy, Boże. Pychota. Nie tylko pani Julia, oczywiście także pani Jolanta, Ewa. Uczestnikami w tym konkretnym odcinku jestem po prostu zachwycony i myślę, że śmiało wrócimy jeszcze do tego programu. To nie jest ten jeden raz, gdy komentujemy ten program. Myślę, że wrócimy, plus z tego co widzę, to masz ponad 6 sezonów. Czekaj, chwila, 6? Ile to ma sezonów? 6 sezonów około, no. Dużo komentowania, dużo darmowych pieniędzy dla Pawła. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o programie Damy i Wieśniaczki. I oczywiście, jak zawsze, koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźmiemy jego Twittera, Twitcha i Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!